Równoleżnik M o misjach Inaczej. Ponownie spotykamy się w ramach naszego podcastu Równoleżnik M. Dzisiaj moim rozmówcą jest ojciec Józef Gwóźdź, werbista. Od kilkunastu lat pracujesz w Ameryce Centralnej, w Kostaryce, a ostatnio w Panamie. Natomiast co ciekawe, jesteś świeżo po obronie doktoratu na rzymskiej Gregorianie. Proszę powiedz mi, po co w ogóle misjonarzowi doktorat? Chciałbym wszystkich na początku bardzo serdecznie pozdrowić. No rzeczywiście teraz końcem, końcem października miałem obronę doktoratu. I... No, przede wszystkim po to, żeby miał trochę czasu, żeby pozgłębiać. Tak jak w moim przypadku to było, ja yy, miałem taki czas, żeby pozgłębiać to, co bardzo mnie w życiu interesowało. I. No jest to też coś takiego co jest potrzebne też na misjach, ponieważ najczęściej mamy takie wyobrażenie misji, że gdzieś tam jesteśmy w najbiedniejszych miejscach świata i że pomagamy najbiedniejszym ludziom i to jest prawda. Sam byłem na takich misjach w różnych miejscach w Nicaraguj i później w Panamie. Natomiast jest też ten świat Naukowy świat, rozwinięty świat, który, świat nauki też, który też potrzebuje wsparcia naszego misyjnego. W Panamie mamy uniwersytety katolickie, mamy szkoły, mamy seminaria, gdzie podobnie jak w Polsce, chyba w wszystkich miejscach na świecie, też są potrzebni pracownicy naukowi, ludzie, którzy zajęliby się właśnie pomaganiem czy rozwijaniem trochę na inne wymiarze misji, kościoła, które ten kościół właśnie misyjny potrzebuje właśnie pomocy takiej naszej misjonarskiej też. Pisałeś ten doktorat o ciekawej postaci, biskupie Jorge Nowaku. Dlaczego akurat taka postać i jak myślisz, jakie to będzie miało przełożenie na twoje życie misyjne, czy po prostu bycie człowiekiem? Czasem sobie żartowałem z moim profesorem tam na, Gregor na Gregorianie, że Polak, który pracował... Całe swoje misjonarskie, kapłańskie życie w Ameryce Środkowej pisze doktorat o biskupie z Argentyny w Rzymie. Więc to jest trochę oczywiście tak skomplikowane, ale ma to też swoje bogactwo. Ja interesowałem się duchowością kapłańską i zawsze chciałem bardziej pozgłębiać tą rzeczywistość kapłańską, relacji. Do Boga, jako, jako kapłani, jakie jest nasze zadanie. Głównie chodziło mi zawsze o, o, o relacje z Bogiem w tym naszym kapłańskim posługiwaniu. I szukałem, przygotowując projekt doktoratu, coś konkretnego, kogoś konkretnego, kto by otworzył mi taką przestrzeń, też naukową, żeby pozgłębiać tą rzeczywistość. No i będąc w Rzymie. Rozmawiałem z naszym współbratem Andrzejem Miotkiem, który jest archiwistą naszego zgromadzenia i on doradził mi, żebym, żebym zajął się Jorge Nowakiem, ponieważ akurat przyjechali do Rzymu ludzie z Argentyny, którzy zajmują się procesem beatyfikacyjnym Jorge Nowaka i to mnie bardzo zainteresowało. Ja też szukałem czegoś z, 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 z kultury, z kościoła, z języka hiszpańskiego, latynoamerykańskiego, więc, więc wszystko mi bardzo przypasowało. I, I podjąłem właśnie taki temat o tożsamości, duchowości kapłańskiej w praktyce pastoralnej i misyjnej. I taki tytuł dałem Kontemplativo en accion, kontemplatywny w akcji. I Jorge Nowak to jest nasz współbrat, werbista, który przez taką drogę, począwszy od seminarium, i później był prefektem w seminarium, był, był rektorem tegoż seminarium w Argentynie w Rafael Calzada i później został biskupem. I bardzo dużo rzeczy napisał, i to jest bardzo, bardzo ważne, kiedy właśnie myślimy o tym, żeby pisać coś naukowego, jakąś pracę naukową. Jego nazwisko brzmi tak z Polska, ale on nie był Polakiem, nie miał polskiego pochodzenia. Jorge Nowak wywodzi się z rodziny tak zwanych Volga Deutsch. To są Niemcy, którzy wyemigrowali do Rosji na dwołgę, a później po ponad 100 latach stamtąd emigrowali dalej do Argentyny. To są Niemcy i, i oni bardzo kultywowali kulturę niemiecką i język niemiecki. I, I właśnie też w Argentynie, w tych koloniach, była ta kultura niemiecka obecna. i i właśnie on pochodzi z Wolga Deutsch. Co jest takiego charakterystycznego albo wyjątkowego w tej postaci? No skoro jest już sługą Bożym, toczy się jego proces beatyfikacyjny. No, tylko to, że był biskupem aktywnym pewno działa w różnych dziedzinach, to chyba za mało, bo takich biskupów mam wielu, no musiało być jednak coś w nim takiego wyjątkowego, skoro Kościół to dostrzegł, no i teraz próbuje go wynieść na ołtarze. Jorge Nowak był biskupem Kilmes, to jest część Gran Buenos Aires. I ja tam robiłem badania takie naukowe, właśnie przygotowując projekt mojego doktoratu, i pojechałem tam, rozmawiałem z wieloma ludźmi, i rzeczywiście on jest uważany tam za człowieka świętego. Dlaczego? O, ponieważ Przede wszystkim, ja myślę, od samego początku by trzeba jego życie trochę przedstawić. On już jako werbista, seminarzysta, później jako młody ksiądz, i jeśli chodzi tutaj o jego powołanie, on był niezwykle oddany tej idei misji i, i zawsze starał się żyć dla innych ludzi. Już W 76 roku zostaje wybrany biskupem przez Pawła VI, biskupem Kilmes i to jest ten sam rok, kiedy rozpoczyna się w Argentynie ostatnia dyktatura. I w czasie tej dyktatury zniknęło, mówi się o 30 tysiącach ludzi, przeważnie młodych ludzi, studentów, tak zwanych desaparecidos. I to jest takie istotne chyba u, u Horchanowaka bardzo. On jest jednym z niewielu biskupów w Argentynie, którzy zaczęli pomagać rodzinom tych ofiar, i, I szukać ich, i głośno mówić. I tutaj Jorge Nowak, na wzór Dobrego Pasterza, on ofiarował publicznie swoje życie kilka razy. Prosił Boga publicznie w katedrze, zaczął odprawiać msze święte właśnie z rodzinami tych desaparecidos. I, no, I on był świadomy, że to się wiąże ze śmiercią po prostu. I nie zawahał się. Czymś takim dla mnie było bardzo ważnym, kiedy czytałem jego różne zapiski, dokumenty. On przez trzy lata kładł się spać, myśląc, że to jest jego ostatnia noc. Czasem dostawał takich drgawek, aż panika go łapała. No, opisuje te... Zaczynał się wtedy modyć, powoli się uspokajał. Oni go straszyli i później cała jego działalność, biskupia, to jest e, obrona ludzi biednych. I robi to na przeróżne sposoby. Oddaje się całkowicie potrzebującym, prześladowanym ludziom, którzy zostali bez ziemi, bez domów, Ludziom, którzy byli chorzy, którzy, którzy nie, nie mieli środków do życia. Tam, tam był wtedy taki trudny czas gospodarczo w Argentynie. Robotnicy to, to było miasto, więc on bardzo walczył o, o prawa robotników, o broni rodzin i, i na różnych szczeblach był bardzo aktywny. I jednocześnie był człowiekiem bardzo skromnym. Wszystko, co miał, zawsze oddawał, poświęcał wszystkim ludziom. On był takim biskupem, Kaminante chodził dużo po tej, po tej swojej diecezji, po tych bariach, to były takie biedne, bardzo obrzeża, peryferia Buenos Aires. On z tymi ludźmi tam, tam przebywał, pomagał, słuchał ich. Przede wszystkim słuchał, jak, jak zaczęła się ta dyktatura, to wszyscy się bali. I ci, którzy szuka, szukali tych, tych właśnie zaginionych, nikt nie chciał z nimi rozmawiać. Traktowani byli jak, jak. Trendowaci na przykład, że każdy się bał, bo kto, by kto wchodził, to znikał po prostu. Kto wchodził w, jak w jakąś relację, szuka, czy próbował coś organizować, to znikał. No i Horkenowak tutaj otworzył drzwi swojego, jeszcze nawet kuri nie miał wtedy, tylko jakieś tam wypożyczone biuro niewielkie i wtedy wlała się, on to tak opisuje, wlała się do tego biura, ludzkie cierpienie płaci i on wtedy pisze, że doznał takiego jak gdyby wstrząsu, że przeżywa rodzaj jakiegoś nawrócenia, ale w sensie nie nawrócenia, że coś zostawia, coś wybiera nowego, tylko że wchodzi w zupełnie inny wymiar tego swojego. Zaraz na początku został biskupem i to później trwa całe jego życie. Jest niezwykle takim bliskim człowiekiem, który, który prowadzi ludzi do Boga. No i teraz trwa ten proces beatyfikacyjny, więc, więc bardzo dużo ludzie dają świadectwa o nim. I to są niezwykle wzruszające historie: jak on potrafił słuchać, być blisko, pomagać i uważają go za świętego po prostu. Tematem Twojej pracy była kontemplacja w akcji. Czy to też może pomóc misjonarzom, czy Tobie może pomóc w Twoim podejściu do pracy misyjnej? Tak, to jest taki wymiar, który. Który bardzo mnie interesował zawsze, interesuje i którego po drodze próbowałem szukać i zgłębiać. Ja, ja właściwie sam, będąc misjonarzem, w innej kulturze, w, in, w innych realiach zupełnie niż tutaj w Polsce, przeszedłem drogę i, i, i kryzysów, i, i, i poszukiwań takich osobistych też. I, i był taki moment, kiedy odkrywałem nowe rzeczy, właśnie takie duchowe rzeczy. I takim głównym czasem to był czas takiego właśnie kryzysu, kiedy wszedłem w modlitwę i w taką, szukałem takiego bycia z Bogiem. I to, I to właściwie mi nadało sens temu wszystkiemu, czym się zajmowałem. I, i zacząłem szukać i właśnie u, u Nowaka e, znalazłem to wszystko, co on zrobił, to było... Osadzone na, na takim duchowym życiu, i z niego wynikało też. I, I uważam, że dla nas, misjonarzy, teraz też jest w zgromadzeniu po Ostatnim Kapitule generalnie taki mamy trochę otwartą dyskusję czy poszukiwania. Żeby szukać odnowy naszego zgromadzenia i charyzmatu naszego zgromadzenia. Więc, więc ja myślę, że to, to, to powinno iść w takim kierunku właśnie troszkę kontemplatywnym. To nie chodzi o tutaj, jeżeli mówimy kontemplatywny w akcji, to nie chodzi o jakiś rodzaj kontemplacji na, na zasadzie, że jesteśmy mnichami oddzielonymi gdzieś tam, kontemplować to znaczy patrzeć, obserwować, być w, w, w obecności. I tutaj. Ten duchowy wymiar jest dla nas najistotniejszy. Jeżeli on jest obecny, to później cała misja jest zupełnie ma inny wymiar. Natomiast często sam na mojej drodze misjonarskiej. Kapłański. Ja zauważyłem w pewnym momencie, bo ja różne rzeczy robiłem, różnego rodzaju projekty budowałem, różnego rodzaju <grych> miejsca. Yy, robiliśmy mnóstwo różnych rzeczy, dobrych rzeczy, żeby też nie powiedzieć, że też to coś ten, ale, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no jednak jestem kapłanem i moje kapłaństwo przede wszystkim powinno się kierować. Na tym, żeby prowadzić ludzi do Boga, żeby ludzie przez tą moją posługę spotykali się z Bogiem. A żeby to robić, to ja sam muszę się spotykać z Bogiem. No i, i tutaj wtedy zaczynam być dopiero misjonarzem. Wtedy Pan Bóg zaczyna działać. O to, co odkryłem na mojej drodze, to, to co też jest bardzo unowaka, takie wyraźne, że wtedy w naszej posłudze, czy w naszej misji, zaczyna działać Pan Bóg i jeżeli trwamy właśnie w, w takim wymiarze duchowym obecności Boga i żyjemy tym systematycznie, to wtedy ta misja się przekształca, przeradza się w taką, można zaobserwować wyraźnie obecność Boga, działanie Boga, że to nie wszystko, co się dzieje, że to jest moja zasługa, czy nasza zasługa, tylko że i wtedy ta misja nabiera zupełnie takiego charakteru też duchowego i, i też nie możemy być agentami jakimiś socjalnymi, czy tylko ludźmi, od, jako misjonarze, od projektów czy zaspokajania jakichś potrzeb takich socjalnych. Oczywiście one są ważne i potrzebne, i to jest część naszej pracy, ale tutaj ten kontemplatywny wymiar on jest niezwykle istotny. W takim razie, jak biskup Nowak realizował ten wymiar kontemplatywny, jak ty go realizujesz, ten wymiar, bez którego, no jak, jak mówisz, nie da się skutecznie działać, w sensie przyprowadzać ludzi do, do Pana Boga? On na początku, kiedy został biskupem, wkrótce później zrobił synod swojej diecezji. I to, to był synod, który miał zweryfikować... Relacje ze Słowem Bożym, całej diecezji. I, I on na Słowie Bożym opiera całą swoją posługę, działalność i kontempluje tutaj, opisuje, działa, spotyka się z Jezusem, z Bogiem przez Słowo Boże, ale później jest dużo bardzo takich wymiarów jeszcze innych u niego. Znajdujemy charakterystycznym jest, on studiował historię Kościoła, zrobił doktorat. Był profesorem historii Kościoła i on kontempluje Boga w, w historii. To jest dla Nowaka takie charakterystyczne. W historii odtworzenia, ale później w historii. Kilmes to, to są Indianie, którzy zostali wypędzeni gdzieś z innych terenów, tam na te tereny tego Buenos Aires w XVI wieku. I on właśnie w czasie tych. Tam u tych Indian obserwuje ich obecność, i później przez całą historię on stara się widzieć obecność Boga, nawet w trudnych momentach historii. Później są, są inne wymiary, że na przykład on doświadczył bardzo ciężkiej choroby, był sparaliżowany, mając 53 lata, był sparaliżowany taki wirus Gulain-Barré, który prawie na rok położył go. Mamy piękne jego refleksje na temat Kontemplacji w chorobie, w cierpieniu. Cała jego posługa jest oparta na relacji. Kontempluje Boga w, w drugim człowieku i w różnych momentach życia tego drugiego człowieka. On widzi w nim Chrystusa. Dla niego służyć, być misjonarzem to, to jest spotykać się z Chrystusem obecnym w tych ludziach, w różnych dramatach ich życia, w różnych momentach, okresach, i, i On potrafi tutaj. Yy, bardzo pięknie to pokazywać przez całą swoją posługę kapłańską, misyjną biskupią. I no, jest takim przykładem dla mnie osobiście też i myślę, że dla nas, werbistów, przede wszystkim, bo to jest nasz współbrat. Dosyć był nieznany. Ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, przyznam się szczerze. Dopiero teraz odkryłem, chciałbym w jakiś sposób pokazywać tego człowieka i to, co on zrobił w życiu i jak to zrobił. Nam, nam właśnie obecnym misjonarzom, ludziom, którzy właśnie na różnych wymiarach, w różnych miejscach świata staramy się prowadzić misje. Biskup Nowak w tym samym czasie pełnił posługę w Buenos Aires, czy na obrzeżach Buenos Aires, gdy biskupem w Buenos Aires, w samej stolicy, był obecny papież Franciszek. Czy oni jakoś bliżej się znali, utrzymywali ze sobą jakieś kontakty? Jorge Bergoglio został biskupem w 1992 roku bodajże, a Jorge Nowak zmarł w 2001, więc w tym, w tym okresie byli biskupami sąsiednich diecezji. Myślę, że z pewnością się znali, ponieważ to były czasy, kiedy raczej współpracowali. Nie wiem, nie ma, nie ma takich bezpośrednich zapisków o ich, o ich jakiejś przyjaźni. Nie, nie znalazłem. Natomiast Bergoglio, kiedy był jeszcze prowincjałem Jezuitów, tam miało miejsce porwanie dwóch Jezuitów. Jalicz i Jorio to byli dwaj dwa Jezuici, którzy, którzy byli porwani i oni przeszli tam bardzo trudny, trudny czas, tortur i, i, i byli właśnie tymi desaparesidos, i później dzięki Bergoglio i jego staraniom oni, oni zostali uwolnieni. Jedni z niewielu w ogóle, którzy, którzy jakoś wyszli z, z tego. I jeden z tych dwóch Jorio, on. On odszedł później od jezuitów, został inkardynowany. Właśnie Nowak go przyjął do swojej decyzji. Ale takiego śladu bezpośredniej wymiany jakiejś pomiędzy nimi korespondencji nie znalazłem. Natomiast biskup Nowak był bardzo znanym biskupem w Argentynie. W episkopacie Argentyny był bardzo czynnym biskupem. I w ostatnim czasie, kiedy byłem w Rzymie, teraz tam przyjechali biskupi. Adlimina z Argentyny i papież po tym spotkaniu z biskupami powiedział, że bardzo pragnie, żeby ten święty biskup z Kilme, nowak został wyniesiony na ołtarz. Ma takie pragnienie, że znał go bardzo dobrze osobiście, skoro tak publicznie się wypowiedział w ten sposób. I słyszałem, że przekazałeś egzemplarz swojego doktoratu papieżowi Franciszkowi. Tak, no, tak mi doradził też mój profesor Jezuita. Oni się znają też między Jezuitami, więc to była dla mnie też taka rada, że mogłem podarować swój, swój doktorat papieżowi. Chciałem iść na msze do świętej Marty, żeby tam podarować, ale właśnie e, otrzymaliśmy informację, że, że były zawieszone te msze i sekretarz papieża poprosił, żeby przyniósł, że on przekaże, więc tak zrobiliśmy i, i papież otrzymał. Zobaczymy, jeszcze czekam na, na jakąś odpowiedź, może. Jednym z takich też trudniejszych aspektów życia misyjnego są niestety choroby. No, misjonarze, jak wszyscy ludzie, chorują oczywiście, ale misjonarze mają swoje, nazwijmy to, choroby zawodowe, związane z tropikiem, związane z, z żywnością. Ty też również zapadłeś na, na chorobę i jak się domyślam, również. Miałeś może dzięki temu czas na swoją pracę naukową. Także niekoniecznie choroba musi być czymś, czymś złym w naszym życiu. Możemy z tych trudnych doświadczeń wydobywać jakieś też pozytywy. Jak Ty przeżywałeś swoją chorobę? Wspominałeś też o chorobie biskupa Nowaka. To też może jakieś, jakieś podobieństwo. To było dla mnie bardzo takie głębokie przeżycie, kiedy, kiedy czytałem jego refleksje. A właśnie jak on kontemplował Jezusa, ale on był sparaliżowany, on nie, nie, nie mógł się ruszać przez długi czas. Później od nowa uczył się pisać. Ja tam miałem dokumenty, kiedy, kiedy on uczy się pisać inicjały swojego imienia i nazwiska. To jest tak, jak malutkie dziecko zaczyna pierwsze litery pisać, i on powoli uczył się chodzić, uczył, wszystko musiał się nauczyć od nowa, wszystkich ruchów. Ja nie, nie porównuję siebie z nim, ponieważ ta jego choroba była, była wielkim krzyżem, i, ale on pokazał mi właśnie, że w tym krzyżu, kiedy właściwie zawalił się jego świat, to on wszedł w niezwykłą mistykę cierpiącego Jezusa na krzyżu i cierpiącej matki pod krzyżem, i on był razem z nimi, łączył się razem z, z, całym, z całym tym cierpieniem. Przebywał, obserwował, kontemplował, modlił się i ofiarował to cierpienie. To było u Nowaka takie niezwyk, niezwykłe, dla mnie takie bardzo, bardzo poruszające i głę, głębokie. Natomiast no, ze mną była taka historia, że. Przygotowując Światowe dni młodzieży, w panamie mieliśmy dużo różnej pracy i między innymi też y, staraliśmy się przygotować miejsca po prostu dla tych wszystkich Rzymów. Ja już wcześniej zacząłem remont takiego pomieszczenia i, i właśnie trochę w tym celu, żeby, żeby udostępnić to później. I spawałem dach i spadłem, y, spadłem i złamałem obydwie ręce i uszkodziłem kręgosłup też. Później zostałem, przyjechałem do Polski jeszcze tak o własnych siłach, i w Polsce zostałem podany operacji kręgosłupa, która zakończyła się pomyślnie, po, po, ale był czas, kiedy też nie mogłem się ruszać, nie mogłem chodzić, nie mogłem. Przede wszystkim jeszcze, jak, jak miałem złamane obydwie ręce, nie mogłem, nie mogłem nic, nic zrobić, więc tutaj nauczyłem się hmm, pokory. Ludzie mnie ubierali, kąpali, karmili. Nagle z dynamicznego człowieka, mocnego, który tam działał i próbował ro robić wszystko, co możliwe, stałem się człowiekiem zupełnie bez ruchu, bez, bez, bez mocy, I, i wtedy doświadczyłem też nie, nie, niezwykle. Bliskości, życzliwości wielu ludzi, i też takie pokory, i też wdzięczności, później, że jako, jako ludzie zdrowi często się nad tym nie, nie zastanawiamy. Miałem wiele, wiele planów, wiele projektów, i one w jednym momencie wszystkie się e, przestały być aktualne. I właśnie, co ciekawe, przez tą chorobę otwarły się zupełnie no, nowe przestrzenie. Pamiętam, byłem tutaj w tym domu też. Właśnie wtedy chory bardzo. Jeszcze nie mogłem chodzić. I był tu jeden z naszych współbraci, Partek Parys z Irlandii. On tutaj coś miał, też jakąś operację. Ja mówię, słuchaj to, jak, jak już tak obydwaj tu siedzimy i nie możemy nic zrobić. A wtedy był rok pod takim hasłem: idźcie i głoście. <noise> no i ja nie mogłem chodzić, a on nie mógł mówić, bo tutaj mu przyszczęce coś, coś zoperowali. No i ja mówię, to naucz mnie, jak się na przykład robi stronę internetową. I, ja, I on mi wtedy stworzył stronę, nauczył mnie WordPressa i takich rzeczy. I, i wtedy się otwarła, już na samym początku tego, tego mojego chorowania, otwarła się przestrzeń, której wcześniej. Zupełnie nie znałem, nie miałem pojęcia, i zacząłem po prostu iść i głosić Słowo Boże przez internet, i do dzisiaj to robię. Prowadzę taką niewielką stronkę, i, i później też przyszły inne inne rzeczy. Zacząłem pisać. Napisałem dwie książki, teraz napisałem doktorat, a ja wcześniej nigdy by mi do głowy nie przyszło cokolwiek, żeby po prostu z kosmosu jakieś coś, żebym, żebym próbował pisać. I tutaj otworzyła się zupełnie nowa misja na innym wymiarze. No i, no i poprosiłem wtedy też lekarze, powiedzieli mi, żeby, że muszę teraz już liczyć siły na zamiary, jeśli chodzi o takie misje gdzieś tam w dżunglę, w górach, na morzach, jak do tej pory, tylko muszę przez jakiś czas spokojnie żyć, żeby tam ten kręgosłup mu się po. Poskręcany, jakoś po, y, pozrastał, i, i no, i właśnie y, ja miałem takie pragnienie już o wiele wcześniej, żeby to takie studia podjąć, a teraz to mi się też otworzyła taka, taka droga, i moi przełożeni to zaakceptowali, a wręcz mnie też zachęcili do tego, że, żebym się tym zajął. I mam wielką radość i dzisiaj i i też satysfakcję i właśnie jestem w drodze do, z powrotem do Panamy zobaczymy, nie wiem jak to Pan Bóg poprowadzi, ale myślę, że najważniejsze właśnie czego przez ten czas i choroby i tych studiów się nauczyłem, że teraz najważniejsze, żeby trwać w jakiejś bliskości takiej z Jezusem, z Bogiem, i on to poprowadzi. Powiesz panu swoją drogę, zaufaj mu, a on sam będzie działał. To było takie motto na moje święcenia kapłańskie. Taki właśnie sobie tekst wybrałem. No i teraz on się wypełnia zupełnie w stu procentach czasem łatwo sobie się tam na, mówi, że powiesz swoją drogę, ale nie jest tak zawsze łatwo, kiedy masz swoje plany i jakieś pragnienia i wizje swojego życia projekty, a teraz to się wszystko wali i, i wtedy, za, żeby zaufać Bogu, ale to jest przepiękna, przepiękna rzecz, kiedy kiedy się człowiek na coś takiego decyduje to wtedy dostaje wiele więcej, o wiele więcej na, o wiele więcej, na, na innych wymiarach no, i to jest najpiękniejsze w tych naszych misjach i, i w tej drodze kapłańskiej, misyjnej. No, właśnie, wspomniałeś o powrocie do Panamy. Jutro, właściwie, wcześniej rano wyjeżdżamy na lotnisko i, i wracasz po dłuższym czasie, wracasz do Panamy. Po tych no, Twoich wszystkich doświadczeniach, o których tu wspomniałeś, co spodziewasz się zastać i w co chciałbyś włożyć swoje ręce, oczywiście, na ile takie możliwości będą? Już się nauczyłem, że, że nie należy robić wielkich takich planów, ale bardziej właśnie być gotowym. U nas zgromadzeniem tak jest, że nie robimy jednych studiów po drugich. I tutaj, właśnie w teologii, najpierw robimy licencjat, a później dopiero doktorat. Licencjat to jest taka specjalizacja, prawda? Już po studiach tutaj w Polsce. Magisterskich. Więc, więc ja 10 lat temu zrobiłem te studia licencjackie, specjalizacje z duchowości, właśnie. I, I miałem plany, że jak wrócę wtedy do Panamy, to będę pracował w duchowości, będę się jakieś szukał, czy wejdę w taki świat, żeby wykłady mieć, żeby trochę naukowo się zająć, po to, żeby później ten, za 2-3 lata powrócić i pociągnąć dalej. Z doktoratem, ale oczywiście tak się nie stało, ponieważ jeden z biskupów tam potrzebował bardzo pomocy i, i, i prosił nas bardzo, i, no i ja wtedy jakoś czułem, że, że no jestem misjonarzem, kapłanem, i, i są ludzie, którzy potrzebują kapłana, i zdecydowałem się, że po prostu nie wiedziałem, gdzie jest ten biskup i kto to jest, tylko że on pisał listy do naszego prowincja, regionała i prosił o pomoc. No i ja powiedziałem, że. No, tak czuję, że to że nie daje mi spokoju, może bym tam pojechał pomóc tym Buskupowi, bo może to jest ważniejsze w tym momencie, jak, jak właśnie jakieś tam moje plany związane ze studiami, prawda? I, no i wtedy pojechałem i tam zostałem przez kilka lat. I otworzyły się zupełnie, Pan Bóg tak pobłogosławił wtedy tą drogę, że otworzyły się zupełnie takie możliwości, inne i, i, i różnego rodzaju akcje i dzieła i, i ludzi, których spotkałem. I, I to, co robiłem, nie było w ogóle wcześniej w, w, ani w mojej głowie, ani w moich planach. A, a okazało się, że jeszcze ta misja się przerodziła w coś o wiele większego niż ja sobie zaplanowałem. Tak było właśnie w Boka Toro, gdzie tam pracowałem przed tymi moimi studiami doktoranckimi teraz. I teraz jest podobnie. Wracam. Jakoś generalną wizję mam taką, że chciałbym pracować w duchowości takiej kapłańskiej, towarzyszyć, być trochę takim ojcem duchownym dla kapłanów, dla seminarzystów, zająć się formacją permanentną, duchownych, siód zakonnych, jakichś trochę rekolekcjami. Taki jest mój plan. Ale, ale ufam, wierzę Bogu, że On to poprowadzi i tam już na miejscu wtedy z przełożonymi i podejmiemy decyzje już konkretne, co dalej będę robił. Niech więc dzieje się wola Boża w Twoim życiu, tak jak działa się w życiu Twojego umiłowanego biskupa Jorge Nowaka i bądź szczęśliwym i dobrym misjonarzem, czego Ci z całego serca życzę. Szczęść Boże! Dzień Boże! Dziękuję serdecznie!